No co, dziewczyny? Chodźcie. Scena 8. Ewa musi przejść do tam, gdzie musi przejść. Czy jest tam? Nie. Jesteś? Rano, a tu. Dobra. No to uwaga, to jest taka sytuacja, że już panie spędziły ze sobą dużo, dużo czasu. To jest kolejny dzień. To jest kolejny dzień, kiedy są razem, powiedzmy, zamknięte w jednym mieszkaniu i trochę się już nudzą i denerwują. 3, 2, 1, akcja. To dziwne. Jesteśmy w czyśćcu, a w ogóle się nie myjemy. Która godzina? 5. Spóźniają się dzisiaj. Zawsze przychodzili w 3:30. Nudno tu bez nich. Zajarałabym sobie, ale nie mam nic. Nawet pół papierosa. A ta moja porządna córka nic nie skitrała. Nigdzie nic nie ma. Mogliby się postarać o dziecko. Jakie dziecko? No ich dziecko. Gdyby mieli dziecko, to stale tutaj by ktoś był. No już akurat to widzę. Indra by tu z nim siedziała cały czas. No. U mnie było inaczej, ale inaczej się nie dało. Ale dziecko było tu niezłe. Tylko w ogóle się o to nie staraj. W tym miesiącu zrobili to tylko 36 razy. Ty im to liczysz? Pewnie. 36 pustych przebiegów. Aha. Ciekawe, kto im wysłał pudło pełne prezerwatyw. No właśnie, czyli przynajmniej jedna z nich mogła mieć dziurkę. Najpierw wysyłasz tyle, jakbyś chciał, żeby ludzkość wyginęła, a potem się modlisz, żeby jedna była dziurawa. No super. Ale dziecko byłoby śliczne. Tak? Już ci mezalians nie przeszkadza? Nie. Indra w końcu nie jest taka brzydka. Szkoda tylko, że ma taką matkę. Nie ma. Dziękujemy.